Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kolejne wyzwanie Króla Gór. Zdobywamy czwarty co do wielkości szczyt w Kronie Gór Polski, czyli Wielką Sowę. Znajdujemy się w Rzeczce. Jest to taka miejscowość u podnóża Wielkiej Sowy, która znajduje się w tamtą stronę. Jest to najwyższy szczyt w masywie gór sowich. W ogóle za chwileczkę Wam opowiem trochę o górach sowich. Są niesamowite i tajemnicze. Warto tu przyjechać i tutaj troszeczkę rzeczy pooglądać. Ale jest tu taki ruch. Po pierwsze, jest tutaj trudno dojechać, ponieważ nie jest to w żaden sposób dobrze skomunikowane. Najlepiej tutaj przyjechać własnym samochodem, własnym transportem. Jest tu kilka parkingów, gdzie można zostawić swój samochód. W ogóle jest mnóstwo też tabliczek zakaz parkowania, bo tu ludzie zostawiają swoje samochody wszędzie. Jak na moje tablice, jak tablica za moimi plecami informuje. Autokar 40 zł, bus 25, a samochód osobowy 15 na całą dobę. To nie jest dużo, myślę, że można szarpnąć się na taki koszt, żeby tu przyjechać i wejść na Wielką Sowę. Warto tu przyjechać. Chociażby z jednego powodu, Wielka Sowa jest pokryta szlakami, jest ich mnóstwo, zobaczcie, to jest Wielka Sowa, a po prostu sposobów wejścia na tą Wielką Sowę jest bez liku. Jest tutaj też dużo ścieżek rowerowych, jest też w okolicy wyciąg, jeśli jedziecie tutaj zimą, możecie zabrać ze sobą narty, więc za chwileczkę pokażę Wam jeszcze najgorszy fragment całego tego odcinka, całe podejście ma tam chyba no niedużo. Ponoć jest to bardzo łatwa góra, taka na spacer z dzieckiem, więc bez problemu każdy z Was ją zdobędzie. Najgorszy odcinek jest na samym początku, bo tutaj trzeba podejść do schroniska Orzeł, do schroniska PTDK, taką asfaltową, nawet nie asfaltową, taką drogą włożoną betonowymi płytami, zaraz ją zobaczycie. I to jest najgorszy odcinek, później już pójdzie łatwo, podpowiem, pod schroniskiem Orzeł można też zaparkować, tylko jest to dosyć trudne, jeśli chodzi o jakieś weekendy i środek sezonu. Więc spójrzmy, tu jest przełęcz Sokola i Wielka Sowa, godzina 10, czerwonym szlakiem. Wybieram czerwony szlak, ponieważ jest w miarę szybki i jest też fragmentem mojej historii, ponieważ jest to szlak GSS, czyli główny szlak sudecki, który pokonywałem w zeszłym roku, właśnie 2 lata temu jesienią. To co, ruszajmy. Ruszamy czerwonym szlakiem, jak tabliczka powyżej informuje. Być może trwa nadal remont głównej atrakcji na Wielkiej Sowie, czyli wieży widokowej. Aczkolwiek ta tabliczka wygląda na taką dosyć wiekową, więc może już wieża widokowa jest otwarta. A my ruszamy tam. Podejście jest niczego sobie, ale widoki wszystko rekompensują. Być może to jest jedyny punkt widokowy. O, tam jest takie nawet krzesło, chodźcie, zobaczycie. Odpowiedni tron dla Króla Gór. A za moimi plecami znajduje się schronisko Orzeł, w którym nocowałem w czasie przejścia głównego szlaku sudeckiego. Bardzo przyjemne, klimatyczne miejsce. Nocleg, nie pamiętam teraz do końca ile kosztuje, chyba 50 zł. Zatrzymałem się tam późno wieczorem, wyszedłem wcześniej rano. Niczego nie mogłem zjeść, więc może teraz zajrzymy i zobaczymy, jak wyglądają ceny. Ale jest tutaj ruch. Tu jest świetlica. Tu piłkarzyki, jakby ktoś się nudził. Ale generalnie jest tutaj teraz jakiś zlot chyba wycieczek szkolnych. Więc generalnie zawijamy się, bo jest dziwnie. Okazuje się, że nocleg w schronisku
kosztuje 30-35 zł, więc naprawdę niewiele. I myślę, że warto się tu zatrzymać. Pokoje są wieloosobowe, są łóżka piętrowe, z tego co pamiętam. Zresztą możecie sprawdzić na moim filmie z przejścia GSS. Tam będzie dokładnie pokazany pokój tutaj w tym schronisku. A teraz, moi drodzy, wkraczamy do Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Na dowód tego bardzo proszę tabliczka. Od rzeczki na sam szczyt Wielkiej Sowy jest jakieś niecałe 3 km. Idzie się tam godzinę 15 minut, z czego jest tylko 300 metrów przewyższenia. Więc myślę, że nie jest to naprawdę zbyt trudny szlak. Każdy sobie da radę na tej drodze. Co prawda jest taka kamienista i idzie się tutaj trochę ciężko. Ja tam czasem wybieram sobie właśnie drogę tutaj poboczem, gdzie jest trochę wygodniej. No, ale w końcu to góry. Hej, góry, góry, góry. Ty, tyry, tyry, ty. Pa, pa, ra, 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 pa, pa, ra, pa, 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 ra, ra, pa. Karol Wiesen. 1834-1897 i to jest obelisk postawiony na jego cześć, ponieważ on był osobą, która się bardzo angażowała w ten region i bardzo dużo zrobił dla gór Sowich i doczekał się kupki kamieni i miejsca, które się nazywa jego imieniem, bo znajdujemy się pod pomnikiem Wiesena, jak głosi tabliczka za moimi plecami. Może góry Sowie dzisiaj nie są najwyższe, ale uwierzcie mi, że jeszcze niedawno, jakieś 480 milionów lat temu, górowały nad regionem. Były najwyższym fragmentem Sudetów. I były całkiem, nie? Teraz są, nie są zbyt wysokie, są porośnięte gęsto lasem świerkowym. O, ktoś idzie z psem za mną. Wnioskuję po karce na drzwiach, że schronisko jest otwarte, ponieważ informują, że nie są schroniskiem PTTK, a nie, że nie są czynnym schroniskiem, więc pewnie tam można coś przynocować, aczkolwiek nie wiem, czemu są zamknięci, może trzeba tam dzwonić, jakoś informować, że się przyjdzie, a może już jest godzina 18:21, może po prostu nie opłaca im się być otwartym do godziny 19, bo raczej tutaj turystów za dużo nie ma o tej godzinie, że wszyscy już uciekają. Kto wie? Kto wie? Aczkolwiek co chwila ktoś mnie mija na szlaku, więc jednak trochę turystów tu jeszcze jest. A teraz idziemy takim pięknym, delikatnym wąsikiem. Thank you.
docieramy, moi drodzy, pod wieżę Bismarka, czyli symbol Wielkiej Sowy. Niestety okazało się, że jest nadal w remoncie i chyba jeszcze troszeczkę pobędzie. Ta wieża powstała w 1906 roku. Było ponoć huczne otwarcie tej wieży. Rozpościera się z niej piękny widok tutaj na okolice. Niestety w tej chwili możecie zauważyć, że tutaj z wierzchołka Wielkiej Sowy nie ma za dużego widoku, ale za to jest przepiękny pierdolnik. Jest tu wszystko mydło i powidło. Są trzy wiaty takie, w których można się schować. Nawet jest grill, jest wiata z kominkiem, jest wiata bez, czyli każdy coś dla siebie znajdzie. Tam z tyłu jeszcze jest antena. Jest tu na przykład rzeźba muflona, moi drodzy. Muflona, dlatego że w tym regionie jest największe skupisko muflonów na terenie Polski, więc dlatego też ktoś wyrzeźbił pięknego muflona i go tu postawił. Tam też jest rzeźba sowy, a właściwie rodziny sów, ponieważ jest jedna wielka sowa i dwie małe. Też jest jakiś sklepik z pamiątkami. Wszystko tu jest. Bardzo proszę, sowa. I tutaj przy sowie znajduje się też skrzyneczka, bardzo proszę, z pieczątką. I ja za chwilkę sobie wbiję tą pieczątkę do mojego notesiku. Zaraz zobaczycie, jak wygląda taka piecząteczka. Bardzo proszę. Wyszło tak sobie. Za bardzo się postarałem. Ale druga pieczątka w moim notesie jest już wbita. Możemy spadać na dół. Wielka Sowa. 1015 metrów nad poziomem morza, moi drodzy. Zdobyta! Sukces! Kolejny szczyt zaliczony, a tutaj, moi drodzy, umieściłem znak QR, Wielka Sowa, 115 metrów, na który możecie skopiować albo zeskanować i wyświetli Wam się niespodzianka film, który dla Was przygotowałem specjalnie z tej okazji, ze zdobycia kolejnego szczytu Korony Gór. Wielka Sowo! Spadamy, właściwie lecimy na dół. Dziękuję Wam, że zostaliście do końca odcinka i pamiętajcie, jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zdobywajcie góry i do zobaczenia na kolejnym szczycie.